firma, na której będziemy się rozwodywać, jakiś logistyk, bodajże to jest tam też na Kazachstan, ja też mam na Kazachstan. Jakieś lodówki, czy co to jest, czy pralki, nie mam pojęcia. Kurde, do pajęża. Tutaj nic nie zobaczymy. Tak to wygląda, kurczątko. Viber, polecam aplikację. Kilometrów. Sprawa wygląda, że kółka się kręcą i jedziemy. No, załadowałem. To zaczynamy za 500 km. Weekend drugi na parkingu w dupę. Jeżdżę. 587. No, hej libro! Załadujemy. Nic nie robić. Trzeba pracować. O kurwa. Samochód osobowy, o w pizdę. Zobacz. O w pizdę jebana. Ale nikogo na szczęście tam nie ma. Ja pierdolę. Się zajarą. Przejeżdżamy przez Wurzburg. Skręć w prawo, A3, E43, kierunek Frankfurt.
zima. Zacząłem jakieś 10 km. Nowy tydzień, trzeci. Siamać. I ten... Słucham radia, kurczę, i... Te Niemcy popierdoleni ciągle tylko ształy gada, Gostek. Ciągle ształy, wszędzie ształy. Siamać. Tutaj tak wygląda sytuacja, że zaraz będę... Zaraz będę na tej landówce. I tam będzie zrzuta, później ładuję 3 euro paletę od razu na rozładunek z tym. Wczoraj mieliśmy tego. Wczoraj niedziela, 12.05.13. Mieliśmy live'a. Kogo nie było, niech żałuje. 3 godziny aż, kurczę. Kto by się spodziewał? Cholera. Tak to wygląda. Na ten czas. Także jedziemy, a plany robimy. I dzida. No i są, kurde, ształy. Są niestety. Wszędzie ształy. Tak to wygląda, kurde. 2-3 km niespełna. W 600 metrach trzymaj się prawej strony B39, kierunek centrum. Nic, zobaczymy. Następnie jak to będzie, jak to pójdzie. Od 8 tam jest, tam będę podobno na za 20, czy za 15. Psia mać. To jest, kurczę, zobaczymy. LeBron, Hailey Brown, kuźwa. Dobra, ja rozładowany i wyjeżdżam. Kurczę, myślałem, że to będzie na jakiejś landówce, a tutaj zobaczcie, budowa. Więc wyjeżdżam. Rozładowany, kurczę, miał być dźwigiem. No ja tak wiem, bo ruski był. A myślę, no nie bardzo dźwigiem. No inaczej nie da rady, bo sztapi nie mają, ale jakoś wykombinował. Zawróć, jeżeli to możliwe, B39. Jedziemy na zadunek, 54 km. To rozładować do 3-5. Ruskie tu, tutaj to oni lubią robić takie budowy. No, pogoda się przyjemna zrobiła. Tam tutaj jak staliśmy tam, nie wiem, ze 3 tygodnie temu tutaj to zwiedzaliśmy. Znaczy zwiedzaliśmy, byliśmy tam. Tutaj zaraz ta pompa będzie. Tutaj o, ta szelka. Też fajna pompa, bo do sklepu tutaj na szóstce właśnie, do sklepu ten, 600 metrów. I tam Rewe, Lidl, wszystko. Kurwa mać, co tu się dzieje? Już tutaj głupieją. O, tutaj jest ta pompa. Kraichgau, jakoś tak, nie wiem. Sinsheim. No widzicie, jedziemy tu, nie? O. 6, 8 i potem tutaj do 3-5 gdzieś rozładować. Chcę tutaj dookoła jakoś pojechać. Z tego co to... Bo nie wiem jak to. Nie wiem, zobaczymy. Kazał dookoła jakoś wjechać.
tamta ta firma tam. Tutaj się wiesz. Tutaj kurwa mać zwiast. O Jezus. I to wiecie co? Ja to chyba nawet byłem w poprzedniej trasie? Może dwie. I teraz tutaj pójdę, gdzie ten tor. I tam mnie ten, no na palecie kartony wpić. No dobra, niech będzie. No i teraz tam pójdę. I on mi da rampę, ten cep, nie? Więc na luzie. Dobra, jestem już tutaj załadowany, już tutaj, tak jak mówiłem, się tutaj ładowałem. Kiedyś, może niedawno. Już podobno będę miał to do celu ze 300 km. Od razu wpiszę 3, 5, 7, 4, 5, 7, nie wiem, przepraszam, 4, 5, Job, K, O, Ryn, Mark, 12. Jakieś centrum miasta, to jest nader. Na 180 km. Kilometrów i lecimy. Światło zapalimy, bo pada deszcz. Kiepska tutaj pogoda dzisiaj. No, tu już byłem, to już wszystko wiedziałem. Kurczę, nie jak za pierwszym razem. Teraz to na luzie. Tutaj te kartony te poskładane, nie? Na palecie i jazdę. Tutaj się kiwnę, czy wszystko, czy mam do niego iść, czy wszystko pić. Jedziemy, Faren. No. Bardzo w porządku tutaj gostek. Starszy pan. O, tak to można jeździć do takich firm. Pyk, pyk, załadowany. Tędy, tędy. Tędy nie wyjadę. Więc ja jadę. Zdrajbować. Myślałem, że to 300 km będzie. To jest elegancko. Siamać. Po 100 metrach skręć w lewo. Links. Skręć w lewo. Dobra, z prawej nic nie jedzie, ale staniemy, stop to stop, a nie tam. Tutaj 3 euro palety, 2 wyższe, no na rozładunku zobaczycie. Chyba wam pokażę.
to jedziemy. Frankfurt! Może być, może być. Do celu nam pozostało 90 km. Godzina jazdy. No nie wiem, czy coś mamy jeszcze, jak się rozładuje, czy nie mam. Taka skaniula piękna. Iveco też leci. Coraz więcej tego Iveca. Psia mać. Bardzo dużo tego. Zobacz na tym. Jakiś świr. Po 2 kilometrach trzymaj się lewej strony, a 5 na 4. Dobre, dobre. No, następny Iveco. Mogę. 2 kilometry. Zjeżdżamy z autostrady i 2 kilometry do firmy. Gostkowi tu się auto. Czy nie wiem, co oni tu świrują pawiana. 300 metrach skręć w prawo. 255 kierunek Herborn. 2200. Teraz w prawo. Stop. Tu 60, więc nie ma co tutaj dyndać i dyndać. Skręcać. No ja jest zabudowane, to się niepotrzebnie się rozpędza. No tutaj w tym miejscowości Herborn. O, polska flaga, nie to. Ale polska. No, no, no tak. Entertainment and information you need to make the most of your tour in Europe. AFNB Spot, your message is our mission. Without question, government vehicles are for government use only. This means vehicles are strictly for the mission and your command. Abusing the use of the vehicles for your own errands, lunch, or other personal gains. Services rules and regulations. Do 8.4 to bardziej Sun and Salsa Festival in beautiful Croatia. This adults only trip departs June 27th and returns on July 1st. Po 100 metrach lekko w lewo, następnie skręć w prawo. Lekko w lewo, następnie skręć w prawo. Hey, this is Kevin Bartlett, captain of the Wiesbaden Wild Hockey Association. And I'm Brad Hagan, assistant captain of the Wiesbaden Wild. And we're inviting you to come with us at Tony Bennett's Fitness Center on Tuesdays and Thursdays at 9:30. Miejsce rozładunku, kurwa, zajebiste. Mianowicie tutaj. Taki jest sklepik te. Czy co to tam jest? 3 euro palety. Jeszcze o 14 otwarto, zobaczcie.
13. Znaczy teraz do 14 mają pauzę, tak come on. Fuck. Szkoda gadać. 21 mam załadunek i z 500 walenia. Dzisiaj trochę dłuższy na pewno dzień będzie. Fuck. Fuck. Ale tylko nie umie, widzę. Kurde maci, Dawidowi to jest koło poszło, czy coś tam, nie wiem, kurde. Tutaj też, żeby wjechać, wszędzie dookoła. Dookoła wjazdy, zakaz powyżej 2 ton i 2,5. Ale dzwoni do spedycji i mogę, a ja mogę się wbić. Nic, no trzeba coś zjeść, nie będę tutaj, kurde. Zjem i... Załadunku o 30 km i tyle. No, no. No, załadowałem się w tej firmie drugiej. I ten. I 450 mam jeszcze kilometrów. Miałem 460. Na jutro z Marano. Dzisiaj pauzę będę robił koło 20. Koło 20, czyli dzień będzie no 12, 13 godzin może. Znaczy o 7 wstałem, no a 8 przed 8 ruszyłem, czyli tak 12 godzin, tak. Tak wygląda sprawa. 4,5 godziny teraz, czyli dzisiaj powiedzmy, że 9 godzin, a tak z 8. 8 godzin, nawet chyba nie, co ty? Z 7. Z 7 będzie. Bo tam miałem 20 km, potem miałem 40 do załadunku, później 200 do rozładunku. A tak będzie z 8 godzin. No dobra. Wycelujesz się 200 km. Muza musi być, yo. Jest to, co teraz przywiozę. Patrzcie, jakie tu maszyny stoją, kurwa. To jest jeszcze ta mała, a tam z tamtej strony duże, tak? Taki dobry, to pasem zepniesz i czapkę na uszy. O, jeszcze nie wiem, czy coś wydoładował, czy nie. Znaczy, no na razie nie mam chyba zleceń, nic tutaj nie przesłany. Jest dopiero zresztą 8. Duża, strasznie wilma. To takich kurde hal jest chyba, to nie z 9. Dobra. No ja o tych maszynach mówiłem tu. Tu widziałem, że kilka do Polski idzie. Kilka do Polski, bo tam z tyłu te do Rosji jakieś tam idą, gdzieś na jakieś, nie, Ukrainę, bo tam z tyłu właśnie pisze. Że uwaga zachodzi, to jest tam po rusku, po tym, po polsku tam kilka, chyba trzy tam ich widziałem, takie maszyny. I na gabaryt,
Jazda! Bo nie będzie ktoś tym jechał do Polski 25 na godzinę. Jesteśmy koło Monachium. O, macie. Trzeba tutaj coś w świecie. No, teraz kieruję się na ten, na doładunek. No, załadowałem się. 13 km od rozładunku. Ale musiałem trochę poczekać, nie? No dopiero o 11 chyba ruszyłem, a o 8.30 się rozładowałem. Teraz jadę 200, no jeszcze 180 km mam do doładunku, kurczę, ale nie po drodze, bo jadę, jestem koło Monachium, a jadę wyżej. Więc zamiast mieć 500 km, to raczej będę miał 600. No nie wiem, wali mnie to w zasadzie. Nie, na trójkę będziemy skakiwać, psia mać. Jedź B15M, kierunek Rogensburg. O, bardziej na Nürburgię, tam Nürburgię będziemy przejeżdżać. No to 123, tak 50 km od Nürburgii. Tak to leciało. Dreptamy, bo nie ma czasu. Będę tam gdzieś koło 14, bo się tam zatankuje się. Koło 14. I jutro rozładunek, nie wiem, o 8, 10, 15. Czy ten... Ten pierwszy to będzie gdzieś o 8, nie? Rozładunek będę miał w granicy tam Baden-Baden, jak ktoś tam kojarzy. Tak to wygląda. Zaraz będziemy mijać tą pompę. Znaczy pompę, tego dzikusa co stałem. 500 metrów zostało, drogi kawalerze. Mniejsza o to. Kawalerze. To będzie ta... ten parking, co live'a też wam dawałem tu, o właśnie. No i to jest ten... Jest trochę kolegów, czy nie?